Lecimy do Kambodży. Właśnie dostaliśmy jedzonko. I tyle, jemy. I za chwilę będziemy się meldować z lotniska. Właśnie wylądowaliśmy. Idziemy teraz ogarnąć przejście, czyli dać paszport, wizę, odebrać bagaże i będziemy śmigać do hotelu. Dzisiaj nic nie robimy, bo o 5 rano jutro wyjeżdżamy na Rajską Wyspę na święta. Więc dzisiaj raczej już spokojne ogarnianie się w hotelu, praca i jutro rano wyjazd. Dobra, zameldowaliśmy się właśnie w pokoju. Zostajemy tu na całą jedną noc. Właściwie to nawet nie całą, bo o 5 rano uciekamy stąd, także no, kosztowało nas to 100 zł. Nie ukrywam, że pobudka o 5 rano była dla mnie dość wymagająca, szczególnie po tym, że no pierwsza noc w Kambodży wcale nie była taka łatwa, jak się okazało. Nasłuchaliśmy się wielu historii na temat tego, jak w Kambodży wykorzystywani są ludzie, no i miałam trochę schizy, nie ukrywam, że ta pierwsza noc była dla mnie bardzo wymagająca, ale na szczęście potem już, jak się okazało, było tylko z górki. Tutaj mamy speedboata na wyspę Korong i speedboat okazał się bardzo trudnym przeżyciem też, na szczęście nie dla mnie, wywołał u wielu osób chorobę morską. Dobra, jesteśmy w pokoju hotelowym. Dostaliśmy się w końcu do resortu. W sensie nie było trudno, ale musieliśmy chwilę poczekać na pokój. Wow! No jak pięknie. Ok, jesteśmy w Golden Beach Resort. Zaraz będziemy się ogarniać i pewnie lecieć na plażę. Idziemy sobie po wiosce na wyspie. Tak to wszystko wygląda. Super się bawimy, przyjechaliśmy skuterkami. No. Tak spędzamy święta. Kambodża jest krajem czwartego świata, więc no jest tutaj biednie, bardzo biednie i to widać naprawdę na każdym kroku, że jest to biedny kraj, który bardzo dużo doświadczył przez ostatnie 50 lat, nawet trochę dłużej. Mówię tutaj o 30-letniej wojnie domowej, bycie w wojnie pomiędzy Wietnamem i USA, no i potem czerwoni Khmerzy, komunizm i ludobójstwo. No, Kambodża naprawdę musi się zmagać z trudnymi warunkami. Dodatkowo teraz cały kraj jest zaminowany po tych wojnach. Idę właśnie do pokoju, wszyscy już odpoczywamy i za chwilę będziemy szli na jakąś kolację. Dzisiaj już święta! Tak właśnie, spędzamy sobie pierwszy dzień świąt. Dokładnie tak. Leżymy sobie na plaży i się smażymy. I w sumie tyle dzisiaj robimy, nic więcej. Byliśmy na spacerze. Widzieliśmy małpę na łańcuchu. Widzieliśmy małą dziewczynkę, która nam podała szczeniaczka. Tak, małą dziewczynkę, która podała nam szczeniaczka. I tak, czyli po prostu paliwa nalane do 2-litrowych butelek plastikowych po wodzie. I tak wygląda stacja paliw tutaj. Coś widzieliśmy? Biedę. Widzieliście zapewne sytuację, bo ogólnie znajomi, z którymi tutaj jesteśmy,
opowiadają nam dużo z tego, jak żyją Khmerzy. I jakby to powiedzieć... Farmerski naród analfabetów. Tak. Khmerzy są farmerskim narodem, ale analfabetów i powiedzmy, że nie myślą tak w taki sposób, jak my myślimy. I dzisiaj rano Janusz zamówił sobie jajka smażone, po prostu jajecznicę i poprosił dziewczynę, żeby tam były 4 jajka, więc przyniosła mu 4 porcje. Jakby w ich logice, jak ktoś zamawia Forex, to oznaczało 4 porcje, więc przyniosła nam 4 porcje. No i dostał jej jakiś piesek, który się tutaj przybłąkał, tak że nie zmarnowało się jedzonko. Ale no, to pokazuje, że oni mają tak zupełnie inne myślenie i powiedzmy, że ciężko czasami się z nimi dogadać. Chwilą widzieliście nasz pokój w samym centrum Phnom Penh, a tu pod hotelem mieliśmy od razu targowisko. No i to targowisko było zawsze dla mnie takim ciężkim przeżyciem, dlatego że na tym targowisku mięso czy ryby, owoce morza, węże, cokolwiek tam było na tym targowisku, no to leżało bez żadnej chłodni i w 40-stopniowym upale. Także możecie sobie wyobrazić, jak tam pachniało. Za każdym razem, jak przechodziliśmy przez to targowisko, to odkrywaliśmy jeszcze gorsze rzeczy, niż widzieliśmy wcześniej. Na przykład leżały tam jednego razu takie ogłuszone kury, ledwo żyjące. Jakieś węże, żaby czy pająki to był standard. Zresztą możecie tutaj zobaczyć też na nagraniu, jak chociażby wygląda ten beton, na którym rozstawiane było targowisko. Nigdy nie sprzątane, obok gdzieś tam śmieci, także no ciężkie warunki. Tutaj te małe komarki. To jest to, że polski komar po prostu siądzie, napije się, zrobi dużego bąbla, nie? A one zrobią małe i wiele. Tak, i one są strasznie swędzące. Jesteśmy cali pogryzieni tutaj. Nogi, wszystko pogryzione. Ja tu też jestem podziabana. Powiedz do naszego vloga. Idziemy zwiedzać Kambodżę. Zobacz, a tam jest Hot Grills Bar. No co, prąd wszędzie doprowadzony. Na każdym kroku. Yeah.
I tutaj mamy główną atrakcję Phnom Penh, czyli Wat Phnom, czyli główna świątynia w Phnom Penh. W porównaniu do świątyń, które oglądałam w Bangkoku, czy w ogóle w Tajlandii, no to ta była zdecydowanie najbardziej skromna, taka malutka. Nie ma też tutaj się oczywiście czemu dziwić, bo jest to biedny kraj. Oni nie mają zwyczajnie pieniędzy na jakieś wielkie świątynie, ale to, co było ciekawe, to to, że oni zostawiają swoim bogom naprawdę wszystko. Czyli przynoszą im jedzenie, picie, papierosy, narkotyki też widzieliśmy, zapalniczki, no wszystko, co jest potrzebne w takim normalnym życiu. To dostają też bogowie. To, co jest też bardzo ciekawe, co zauważyłam w Tajlandii, jak i tutaj w Kambodży, że właściwie natura jest pozostawiana w takiej nietkniętej formie, jak przed chwilą widzieliście. Drzewo, które przez dach przerasta, zupełnie normalne, nikt go nie ścina, nikt go nie zabudowuje, ono sobie rośnie naturalnie tak jak chce. Tutaj zaczynamy już krótką podróż na pola śmierci. Nie nagrywałam z tego miejsca materiałów, ponieważ nie uważam, żeby to było miejsce dobre do nagrywania czegokolwiek. Jeżeli jesteście ciekawi, czym one są, to poczytajcie sobie o masakrze Czerwonych Kmerów, komunistycznej partii, która wybiła 30% populacji Kambodży. I to w latach 70., więc wcale nie tak dawno temu ci ludzie, którzy żyją w Kambodży, doskonale pamiętają ten reżim. W Phnom Penh niewiele się dzieje, więc po 2 tygodniach uciekliśmy do Siem Reapu, w którym znajduje się największy kompleks świątyni Angkor Wat, gdzie kręcona była m.in. Lara Croft, ale o tym w następnym vlogu. Dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia.